W tym materiale zobaczycie nie tylko go-karty, ale przedstawię wam również nowy, nieco bardziej niskobudżetowy projekt, który chciałbym zrobić i udokumentować filmowo. Przedstawię wam niedawno kupionego Nissana S13, więc oglądajcie też materiał, żeby tego nie przegapić. Na ekranie widzicie teraz GT86, czyli też Japońca, który nie ma co się oszukiwać, wygląda trochę jak po zderzeniu, nie wiem, z czołgiem. Wierzcie mi, że ludzie składają takie auta i później ładują na znanych portalach aukcyjnych. Ktoś to kupuje nieświadomy i często kończy się to naprawdę dramatem, albo w najlepszym wypadku po prostu złością. Jeśli chcecie uniknąć takiego bubla, to link w opisie, moi mili. Car Vertical pokaże wam właśnie... właśnie, jeśli chodzi o sprzedaż aut. Znacie kogoś, kto chciałby M2 Competition 8-miesięczną kupić? Igła. Ja tutaj, ja przez przypadek w ogóle mam ten samochód, ale ten... Jak kupiłem w Düsseldorfie od Niemca, to kurwa Niemiec mnie do granicy gonił, nie? Igła w chuj. Stan wizualny, kurwa igła, nie? Czy bite było? Kurwa, człowieku. 10 na 10. W zimę nawet z garażu nie wyjeżdżał, w klimatyzowanym właśnie stał pod płachtą. No ogólnie niski przebieg, tam w granicach 20 tysięcy na zloty jeździł. No. Jak przyjeżdżam czasami pod salon, to wszyscy pracownicy BMW wychodzą i mówią: proszę. Czasami nawet do mnie dzwonią: Sergiusz, przyjedź, pokaż, jaki to jest samochód. Jak wiecie, jak ktoś nie jest zdecydowany odnośnie M2, to moją pokazują za przykład. Jak z lakierem? Oryginalny. Czy było palane? Nie. No tak jak mówię, ten samochód właśnie u Niemca stał i Helmut do kościoła nim jeździł. No. Stan lakierniczy? No mówię, no lakier produkcyjny, tak? Jakieś zarysowania? Zero zarysowań. Poświęcony, no jak najbardziej poświęcił. Papież sam kurwa poświęcił. I samo?